I ciśniem. Świnia! Dobra świnia. Okej, tam. Gdzie on jest? Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź! A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Jasne. Proszę, weź to. Super! Dzięki, stary. Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dan. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A, niech to. Hej, nie denerwuj się. Nie szukam kłopotów. Porozmawiajmy. Bez gadania. Pójdziesz teraz ze mną. No dobra. Skoro nie dasz się przekonać, zrobię, co mi powiesz. Zabiorę cię stąd. Dobrze. To chodź. Chwilę, muszę przełożyć. O, tak. I idziemy z nim. Widzisz? Tak, złota. 10 000. A, mój niewolnik. Bardzo dobrze. Kto wie, w jakie kłopoty mógłby się wpakować. Proszę, zasłużyłeś na ten mieszek ze złotem. A z tobą porozmawiam później, kolego. Powiedz mi więcej o łowcach niewolników. Jako człowiek możesz sobie zjednać orków na wiele różnych sposobów. Możesz zdobywać sławę na arenie, a możesz im służyć inaczej. My, pustynni asasyni, dostarczamy im nowych robotników do codziennych robót i na wykopaliska. Więc wy, asasyni, jesteście zwykłymi najemnikami na usługach orków. Może powinieneś złożyć wizytę w naszych miastach na pustyni, przyjacielu. Wtedy na własne oczy zobaczysz, jak potężnym ludem są asasyni. Czego szukają orkowie? Ich wykopaliska są w całym kraju. Jeśli chcesz wiedzieć, czego konkretnie szukają, musisz ich o to spytać. Pokaż mi swoje towary. Aha. Się zastanawiam nad kupnem tego miecza. W sumie nie, bo... Bo... Chcę zobaczyć, jak ten. Bo sobie wykuje ten właśnie miecz, ten, no właśnie. Jezus Maria, sam się głupię w tym, co mówię. Ale to nic. Proszę, przyniosłem wilcze skóry. Niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. Na razie zależy mi na sile. No ale to szczegół. Orki już mnie lowciają. 20 000. Podobno jesteś teraz mistrzem areny. Wyrazy szacunku. Kwatermistrz Deckard jest zadowolony z mikstur. Dobra robota. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Niewolnik Gamala powrócił i wyraża się o tobie w samych superlatywach. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Nauczysz mnie walki? Nie jesteś na to. Dalej.
Chcę lepiej walczyć mieczem. Nie ma sprawy. Siła wojownika nie polega na jak najmocniejszym uderzaniu mieczem. Znaj pozycję wroga. Rób zamach całym ciałem, a nie tylko ramieniem. Zapamiętaj tę zasadę i stosuj się do niej. Dłużej pożyjesz. Mhm. Nie jesteś... Dobrze? A, no tak. Dobra, idziemy teraz tutaj. Wciąż masz rzeczy schwytanego paladyna? Ta, masa bezwartościowego śmiecia i jakiś dziwaczny puchar. Mogę wziąć ten puchar? 100 sztuk złota. Rzesz. Sprzedaj puchar schwytanego paladyna. A masz, mnie on i tak na... To mnie wkurza to, że za wszystko prawda dostajemy reputację buntowników. Właśnie teraz to zapiszemy. Na twoim miejscu zawróciłbym napięcie i zniknąłbym stąd jak najprędzej. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet, ciągle brakuje gorzałki. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. A co wolałbyś robić, zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Ot co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Zawsze tak marudzisz? Załatw mi flaszkę gorzałki, a zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Descartes nic człowiekowi nie da. Proszę, oto flaszka gorzałki. Dzięki, stary. Właśnie tego potrzebuję. Dobra. Zapolujmy na bandytów. Bardzo dobrze. Czas złożyć wizytę Ortece. Ta świnia na pewno ukrywa się w jakiejś jaskini na wybrzeżu. Daj znać, kiedy zacznie się impreza. Za mną. No to do roboty. Aha. Nie, ja sam to zrobię. Wracaj. Wiesz, gdzie nie chcę szukać. Się tak prowadzić go. Myślę, że on mnie zaprowadzi. Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. W końcu dopuszczą cię do Uruka. Będę śledził twoje poczynania. Jeden ze świniopasów jest buntownikiem. Możliwe. Ale mam dość problemów. Lepiej sam powiedz o tym Urukowi. Orkowie są ze mnie zadowoleni? Owszem. Nie jesteś już dla nich obcym. Możesz się swobodnie poruszać po mieście. Udaj się prosto do Uruka. Chcę z tobą porozmawiać. Zachowuj się w tym mieście, przybyszu. Inaczej wkrótce będziesz tylko kupą karmy dla ryb. Czyj to dom? Żyje tu Uruk, władca tego miasta. Nie myśl nawet o przechodzeniu przez te drzwi bez pozwolenia, dobra? Mogę pomówić z Urukiem? Możesz wejść. Uruk na ciebie czeka, Mora. Alright. Poczytam najpierw. I Inos przemówił do wiecznego wędrowca. Odłóż swój kostur. I w jego miejsce Inos dał mu berło. I wieczny wędrowiec został jego sługą. To ty jesteś tą Morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o tobie mówią. Mam nadzieję, że nic złego. Szanują cię. Mnie to wystarczy. Trudno do tego dojść. Przywódcy orków nie zadają się z byle którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. Nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Jakie dokładnie zadanie ci wyznaczono? Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie. Nawet w tym mieście. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć ich kryjówki. Niewolnicy nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów. Co
co zrobiłeś, aby odszukać Redok? Moje oddziały patrolują region nadbrzeżny dniem i nocą. Schwytałem nawet paladyna i codziennie go przesłuchuję. Bez powodzenia. Nie chcę gadać. Chcę porozmawiać ze schwytanym paladynem. Siedzi w latarni. Rób z nim co chcesz. Ja nie mogę z niego nic więcej wyciągnąć. Co z buntownikami wewnątrz miasta? Do tej pory nie udało mi się ustalić tożsamości przywódcy. Sokin syn doskonale się ukrywa. Odszukaj go i wyeliminuj z obiegu. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Xardasie? Gdy do nas przybył, prawie przegraliśmy potwarik. Wtedy jednak odebrał morom magię ruchu. Nasz drugi atak na Faring sprawił, że zamek zamienił się w rzeźnię. Opowiesz mi więcej o tym Faring? Faring to forteca w wysokich górach przy przełęczy prowadzącej do Nordmaru, w pobliżu waszej stolicy Vengardu. Stacjonują tam nasi najsilniejsi wojownicy. Podróż do Faring ma dla Mory sens tylko wtedy, gdy jest ona słynnym gladiatorem. Redok zostało zniszczone. Czyżby udało ci się osiągnąć to, czego ja nie zdołałem, Mora? Zawstydziłeś mnie. Ale wierzę ci. Oto moja nagroda, najemniku. Zasłużyłeś na nią. Dwa tysiące. Czemu by nie? Teraz wystarczy zabić tego gnoja. Schowaj broń! Hej, ludzie! Przestań! Mamka! Jak się... Dalej! Ani kroku dalej. Mój postynek jeszcze mnie zabije. O kurde, no dobra. Lepiej ze mną nie zadzieraj. Ja zaraz wracam.